Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Gany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Ewangelia według Jana, 21 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Refleksje na temat Ewangelii Jana. Scena nad jeziorem Tyberiackim, albo inaczej zwanym Galilejskim, następuje po dwóch sytuacjach, w których Jezus ukazał się uczniom. Pierwsza z nich wieczorem w dniu zmartwychwstania, a następna dokładnie tydzień później, gdy obecny był już również tak zwany niewierny Tomasz. Teraz jest to trzeci, to już raz, jak ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. Ewangelia Jana 21:14. Siedmiu mężczyzn przebywa w tym momencie razem i jeden z nich, Piotr, postanawia wybrać się na połów ryb. Pozostali dołączają do niego. Czy ich intencje są dobre i właściwe? Dobrze rozumiemy tych uczniów. W ciągu 3,5 roku, kiedy towarzyszyli Jezusowi, on dbał o to, aby nie musieli się martwić o swoje zarobki. Niczego im nie brakowało. Teraz jednak prawdopodobnie pomyśleli, że będą musieli wrócić do swojego zawodu, aby zarobić na chleb powszedni. Przecież wykonywanie zawodu rybaka nie wyklucza jednoczesnego bycia rybakiem ludzi. Wielu czynnych zawodowo wykorzystuje swój wolny czas po pracy na szerzenie Ewangelii, aby prowadzić innych do Jezusa Pana. Jeśli chodzi o plan uczniów, to nasuwa się jedna myśl. Uczniowie pracują bezskutecznie. Czasami Pan wykorzystuje nasze daremne wysiłki, aby potem szczególnie obficie nam błogosławić. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem. I Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Tak mówi nam Ewangelia Jana 21 od 1 do 3.